święto ofiarowania pańskiego. Dziwny jest ten Pan Bóg, bo przecież Maryja z Józefem otrzymali od Niego Jezusa. Całe zamieszanie z aniołami, jeden na jawie, drugi na śnie, drugi we śnie. Otrzymują tak wielki dar i teraz nagle mają go oddać. Ofiarowanie Jezusa, jakby Bóg teraz chciał powiedzieć, ja wam go dałem, ale on nie należy do was. My idąc za Panem Bogiem, z reguły boimy się trzech rzeczy, że będziemy biedni, że będziemy cierpieć i że Pan Bóg ograniczy przyjemność naszego życia w różnych aspektach, w różnych przestrzeniach. Ale czy tak jest naprawdę, kiedy ofiarujemy coś lenistwu, pysze, złości, nieczystości, acedii, smutkowi? No to jacy jesteśmy? Chyba gorsi niż wtedy, kiedy ofiarujemy wszystko Bogu. Ofiarować wszystko Jemu to patrzeć właściwie, to odczuwać zdrowo, to kierować się mądrością, to wybierać wolność, to smakować pełnię, to delektować się szczęściem. Takie ofiarowanie dzisiaj proponuje nam Pan Bóg. Czy Maryja z Józefem stracili Jezusa? Nie stracili Go, ale doświadczyli głębi tajemnicy Jego osoby. Ofiarować to znaczy czasem się oddalić po to, by przyjąć jeszcze bliżej, z innej perspektywy, zupełnie nowej. Zobacz, czego nie ofiarowujesz Bogu, czego się trzymasz. Może warto Mu to dzisiaj oddać przy ołtarzu, na Eucharystii. On Ci da coś wtedy zupełnie nowego.